części konferencji prasowej wraz z nami Marcin Urynowicz. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Marcin, prosimy o twoją opinię do zakończonego meczu ligowego. No, z mojej perspektywy myślę, że powinniśmy wcześniej zamknąć ten mecz. Gdzieś na własne życzenie zremisowaliśmy go. No, nie ma co ukrywać, strzał życia zawodnika drużyny przeciwnej i niestety remisujemy. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Panie Marcinie, to tak, jaka jest Resovia? Bo dwa mecze, wiadomo, z innymi przeciwnikami, w dwóch prowadzicie 1-0. Tam wiadomo, z kim się mierzycie, walczycie do końca. Dzisiaj trochę zabrakło konsekwencji, determinacji, sił, zimnej głowy. Czego zabrakło? Myślę, że zabrakło przede wszystkim na połowie przeciwnika szybszego grania, żeby bujność tego przeciwnika z jednej strony na drugą i stwarzać sobie więcej sytuacji. Myślę, że to była główna przyczyna. No i druga rzecz, trochę gubiliście się w momentach, kiedy oni rzucali piłkę za obrońców i robił się chaos, ale to było też jakby konsekwencją tego, że wy prowadziliście piłkę pod ich polem karnym. Pan jako doświadczony zawodnik i inni nie mieliście w głowie, że a może cofnijmy się jednak, nie narażajmy się na takie sytuacje, bo była jedna, druga, trzecia, no potem przypadkowy strzał życia. Nie, no tutaj przeciwnik dawał nam akurat pole do rozgrywania i oni chcieli tego, żebyśmy tak grali. Tak jak pan powiedział, no, większość piłek za nasze plecy, za naszą linię obrony gdzieś tam dochodziła do napastnika przeciwnika i mieliśmy z tym problemy. Dzień dobry, Grzegorz Zimny, Retrofutbol. Panie Marcinie, jeszcze wróćmy może do czwartku. Proszę powiedzieć, jak jako zespół, można powiedzieć, konsumujecie to zwycięstwo z Lechem Poznań, jak się czujecie, czy już ochłonęliście i... Kogo teraz chciałby pan za rywala? Czy mocną drużynę stopu, na przykład Legię, czy może jednak przeciwnika słabszego? Jak pan do tego podchodzi? No, my tutaj po czwartkowym meczu no, nie było za dużo czasu, żeby się cieszyć. Wiadomo, cieszyliśmy się po meczu, ale na drugi dzień rano od razu trening, żeby się przygotować do Olimpii. Na pewno, broń Boże, nie zlekceważyliśmy Olimpii. No ale niestety wynik 2-2, a wracając do tego, kogo chcielibyśmy wylosować, to myślę, że fajnie jest zawsze grać z drużynami z ekstraklasy i na pewno chcielibyśmy zagrać z kimś mocnym.